Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. Z lotu Drozda. Wieś Müllereuth powoli budziła się do życia po spokojnej, niczym nie wyróżniającej się nocy. Gospodarze karmili kury, gdzieniegdzie krowy domagały się uwagi i czekały na wydojenie, a Peter, miejscowy byk znany ze swojego potencjału, niecierpliwił się w swojej zagrodzie. Miał nadzieję, że w końcu będzie miał pracę do wykonania. Müllereuth to nieduża wieś. Z jednego jej końca do drugiego można przejść w kwadrans. W centrum leży mały staw, a dookoła rozciągają się pola, łąki i niewielkie lasy, rosnące na łagodnie opadających pagórkach. 40 km na południowy wschód zaczyna się już Czechosłowacja. Był rok 1964. Do wsi wjechało kilka ciężarówek. Zeskoczyli z nich żołnierze, którzy zaczęli układać na ziemi solidne deski. Mieszkańcy Müllereuth przyglądali się temu z zaskoczeniem i z pewną obawą. W ziemię wbito słupy, a następnie rozpoczęto montaż desek. Żołnierze pracowali sprawnie i już pod koniec dnia przez wieś przechodził drewniany mur, dzieląc Müllereuth na dwie części. Niespodziewana konstrukcja zmieniła życie mieszkańców na 25 lat. A konsekwencje jej istnienia są odczuwane do dzisiaj. Wieś Müllereuth leży w południowych Niemczech, na granicy dwóch niemieckich landów, Bawarii i Turyngii. Tak jest od roku 1810 i wówczas, w XIX wieku, fakt ten miał znikome znaczenie praktyczne. Sytuacja zmieniła się wraz z końcem II wojny światowej. Wtedy to w Müllereuth spotkały się amerykańskie i radzieckie wojska okupacyjne. Zasięg ich wpływów wyznaczał płynący przez wieś Tanbach, strumień, którego przeskoczenie dla dorosłej osoby nie stanowiło trudności. Do czasu. W 1949 roku, w konsekwencji rosnącego napięcia między Związkiem Radzieckim a państwami Europy Zachodniej, powstały dwa niemieckie państwa – NRD i RFN. Los chciał, że granicą państwową we wsi Müllereuth był wspomniany strumień. To był początek. 13 listopada 1961 roku połączenia drogowe i kolejowe między wschodnią a zachodnią częścią Berlina zostały zamknięte. Rozpoczęto budowę muru, który do historii przeszedł jako Mur Berliński. Stał się symbolem podziału między blokiem państw komunistycznych a prodemokratycznymi państwami Zachodu. Rok po powstaniu Muru Berlińskiego żołnierze NRD pojawili się we wsi Müllereuth. Byli tam już wcześniej, ponieważ pilnowali granicy państwowej, jednak tym razem było ich znacznie więcej. Wybudowali na granicy płot z drutu kolczastego. Dwa lata później wzmocniono go, stawiając drewniany mur, a w roku 1966 stanął mur betonowy. W ziemi zakopano miny przeciwpiechotne, a usadowieni w wieżach strażniczych dobrze uzbrojeni żołnierze oraz piesze patrole z psami pilnowali, by nikt nie przeszedł z jednej części wsi do drugiej, z jednego świata do drugiego.
Mur w Małym Berlinie, jak zaczęto nazywać Müllerreuth, różnił się od swojego berlińskiego odpowiednika. Po pierwsze, był nieco niższy, mierzył 3 metry i 30 cm, a po drugie, podzielił nie wielkie miasto, lecz małą, zwartą społeczność. Podzielił rodziny, przyjaciół i sąsiadów, którzy znali się od lat. Wschodnia część, kontrolowana przez NRD, była twardym orzechem do zgryzienia dla tajnych służb. Agenci Stasi, przesyłani na miejsce, by szpiegować mieszkańców, byli natychmiast rozpoznawani i traktowani jako obcy i uważani za zagrożenie, dlatego trzymano się od nich z daleka. Mur realnie wpłynął na życie całej wsi. Kościół znalazł się po stronie RFN, a miejscowa knajpa, szkoła oraz staw po stronie NRD. Ofiarą podziału okazał się również Peter, byk żyjący w gospodarstwie po zachodniej stronie. Jego możliwości rozpłodowe wykorzystywali wszyscy właściciele krów, lecz po wybudowaniu muru Peter stracił możliwość wykonywania swoich obowiązków w całej wsi. Mały Berlin przestał być Małym Berlinem 9 grudnia 1989 roku, dokładnie miesiąc po upadku muru berlińskiego. Dzisiaj na miejscu można oglądać tylko fragment muru oraz wieże strażnicze pozostawione jako świadkowie przeszłości. 25 lat podziału pozostawiło jednak swój ślad, który wciąż daje się zauważyć. Mimo upływu czasu, Müllerreuth, choć mieszka tam tylko kilkudziesięciu ludzi, posługuje się wciąż dwoma kodami pocztowymi. Samochody mają dwa rodzaje numerów rejestracyjnych. Jest dwóch burmistrzów, a dzwoniąc z jednej części wsi do drugiej, mieszkańcy realizują połączenie międzymiastowe. Dzieci uczą się w dwóch systemach edukacji, bawarskim i turyńskim. Różnica między ludźmi daje się usłyszeć, ponieważ posługują się wciąż dwoma dialektami. Uwidacznia się to choćby wtedy, gdy się witają. Ci z części dawniej należącej do RFN powiedzą Grüß Gott, jak często mawia się w Bawarii, a ci z części należącej wcześniej do NRD powiedzą Guten Tag. Mimo wszystko zbliżenie obu społeczności postępuje i święta, organizowane jeszcze do niedawna osobno, w dwóch odsłonach, teraz obchodzone są wspólnie. Przypadek wsi Müllerreuth, która z rządzeniem losu stała się istotną częścią dwudziestowiecznej historii świata, znalazł swój pozytywny finał. Czy tak będzie w przypadku kraju, który jest bohaterem tego odcinka? Czas pokaże. Meinen Koffer aus Berlin und ging zurück in die Provinz. Doch die Sehnsucht reichte nur für einen kleinen Prinz. Aus einer Spelunke in Shanghai kam mit dem Schiff nach Rotterdam. Des Matrosen letzte Worte waren Reeperbahn. Argentinien war mein Ziel, der dritte Mann war mit an Bord. In Buenos Aires springt er dann und ich nahm ihn mit mir fort. Der Regenbogen hat kein End, doch hier und jetzt ist der Moment. Die Ewigkeit ist einerlei, was zählt. Mon amour, mach dir bequem. Komm zu Berlin. Sie waren Fremde in der Nacht, der letzte Tanz im Mondenschein. Glamour musste sein und pompös obendrein. Der Blick verzücken, Himmelsterne stehen am Firmament. Mensch ist Musikant, doch das Leben dirigent. Der schöne Hugo war adrett, legt eine Sohle aufs Parkett, die fesche Lola war bereit und so war es schnell so weit. Der Regenbogen hat kein End, doch hier und jetzt ist der Moment. Die Ewigkeit ist einerlei, was zählt. Ich war dabei, war dabei, war dabei. Mon amour, noch ein Glas Wein. Der Herr
Berge, Heimerat war im Frack, ein Rosenkavalier, wird so bewusst mehr und weckt sein Begier. Der General war ihr Freund, stand der Zeppelin bereit. Die Welt dreht sich im Kreis und so kam's zum großen Streit. Wind, wie es war Nacht, das Jahrhundert war vollbracht. Neue Ära musste rein und Geschichte musste sein. Der Regenbogen hat kein End, doch hier und jetzt ist der Moment. Die Ewigkeit ist einerlei, was zählt. Ich war dabei, war dabei, war dabei, war dabei. Fühl dich frei. Sei dabei. Mon amour. Die Schuhe auf. Pod koniec 2019 roku koreańska telewizja TVN, zbieżność nazw przypadkowa, rozpoczęła emisję serialu, który szybko stał się hitem. W fabule było miejsce na wątki miłosne, na wątki kryminalne, obyczajowe, no w zasadzie nic nowego, ale to był serial inny niż dziesiątki mu podobnych. Akcja co najmniej w połowie czasu antenowego rozgrywała się w Korei Północnej, tej współczesnej, niehistorycznej. Crash Landing on You rozpoczyna się, gdy główna bohaterka, majętna bizneswoman z Seulu w wyniku nagłej zmiany pogody, ląduje awaryjnie na swojej paralotni na terenie Korei Północnej. I razem z nią, tam właśnie, poznajemy realia życia przede wszystkim północno-koreańskiej wsi, gdzie ludzie, no przynajmniej tak się serialu wydaje, toczą życie niemal normalne. Mają dzieci, żony, mężów, pracę. Mają przyjaciół oraz mają też osoby oczywiście, których unikają. Śmieją się, płaczą, no są ludźmi. Mimo, że przyszło oczywiście im żyć w kraju rządzonym przez dyktatora, który może wszystko. Razem z nimi możemy też oglądać styl życia innych Koreańczyków z północy, tych, którzy są uprzywilejowani, którzy należą do elity wojskowej, do elity ekonomicznej kraju. I tych ludzi z kolei stać na wystawny styl życia, na podróże do Chin czy na studia za granicą. Autorzy scenariusza spędzili dużo czasu, jak sami twierdzą, zbierając informacje na temat tego, jak współcześnie wygląda życie ludzi w Korei Północnej. Swoją wiedzę czerpali z ogólnodostępnych źródeł, ale też od uciekinierów z północy. Zresztą jeden ze scenarzystów był takim uciekinierem, podobnie jak co najmniej jedna z drugoplanowych aktorek. Jednocześnie twórcy serialu dbali o to, by jak tylko się da omijać wątki stricte polityczne. Na przykład nie było w ogóle mowy o najwyższym przywódcy, czyli o Kim Jong-unie. Crash Landing on You okazał się jednym z najpopularniejszych seriali koreańskich w historii. Ma też wielu widzów za granicą. I z tego względu ma niemały wpływ na to, jak setki tysięcy ludzi patrzą na Koreę Północną. Tylko czy to jest obraz prawdziwy? I co wiemy o życiu Koreańczyków z północy? Na ile ono się zmienia, a jeśli tak, to w jaki sposób? Razem z nami w Seulu jest dr Joanna Hosaniak, zastępczyni dyrektora Sojuszu Obywatelskiego na rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej. To jest organizacja pozarządowa. Dr Hosaniak jest też honorową obywatelką Seulu. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu. Zacznę naszą rozmowę od podkreślenia, że wbrew pozorom nie będziemy rozmawiać o koreańskich serialach. Zresztą ich oglądanie chyba nie należy do pani ulubionych rozrywek. Nie należy. Rzeczywiście nie oglądam tutejszych seriali z różnych powodów. Wolę wyjść na spacer, posłuchać sobie jakiejś dobrej książki. A wie pani, że w serialu Squid Game, tym, który z powodów dla mnie zupełnie niezrozumiałych w tej chwili zdobywa szturmem świat, też jest wątek północno-koreański. Tam jedna z bohaterek to jest młoda dziewczyna, która razem z rodzicami i bratem uciekła z Korei Północnej na południe. Jednak podczas ucieczki ojciec zginął, matkę zatrzymano, no i z tego powodu owa dziewczyna zbiera pieniądze, by sprowadzić matkę do siebie. No, jest też taki wątek właśnie w tym serialu Squid Game, który w tej chwili jest niezwykle popularny wszędzie na świecie, nie tylko w Korei. No, o serialach nie będziemy rozmawiać, ale czy nie jest to tak, że to właśnie na podstawie tego typu źródeł Koreańczycy z południa budują sobie we własnych głowach obraz życia ludzi na północy? Albo inaczej, co przeciętny obywatel Korei Południowej, Republiki Korei, mieszkaniec Seulu na przykład, wie powiedzmy o przeciętnym mieszkańcu Pjongjangu? Jeżeli wyszedłby pan na ulicę
w Seulu i zapytałby pan kogokolwiek 20, 30 czy 40 latków, co wiedzą o Korei Północnej, to nie byliby panu w stanie odpowiedzieć na to pytanie, oprócz tego, że prawdopodobnie powiedzieliby panu, że panuje tam ogromny głód, no i oczywiście, że Korea Północna się zbroi. I to byłoby jedyna odpowiedź, którą pewnie zebrałby pan na ulicy. Generalnie wygląda to tak, że ponieważ ani w szkołach, ani w mediach często nie mówi się o sytuacji w Korei Północnej, większość osób tutaj nie ma całkowitego obrazu tej sytuacji tam. Nawet większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że tutaj w Korei Południowej żyje powiedzmy ponad 30 tysięcy uciekinierów z Korei Północnej i często te osoby, zwłaszcza z młodszego pokolenia, są bardzo zaskoczone, jeżeli im się poda takie dane. Związane jest to również z tym, że w Korei Południowej panuje trochę taki schizofrenizm, powiedziałabym. Jeżeli chodzi o cały okres powojenny, po II wojnie światowej i potem po wojnie koreańskiej, oba kraje w jakiś sposób próbowały zdobyć uznanie na arenie międzynarodowej. Próbowały to uznanie zdobyć w taki sposób, żeby różnego rodzaju opinia społeczna, międzynarodowa opinia społeczna uznała, że jeden z tych krajów reprezentuje Koreę jako główny kraj. I oba te kraje konkurowały ze sobą, jak i również widziały siebie jako wroga. Więc starsze pokolenie, które przeżyło wojnę koreańską, a dwa pokolenie to, które nawet urodziło się po wojnie koreańskiej, natomiast chodziło do szkół w latach powiedzmy 60-tych, 70-tych, było karmione tego typu propagandą, że to jest kraj wroga. Natomiast obozy polityczne związane z opozycją, które doszły do władzy w tym czasie, kiedy Korea Południowa przechodziła zmiany, tak zwane obozy lewicowe, które prowadziły taką politykę, że tak powiem, zaangażowania czy apizmentu w stosunku do Korei Północnej, raczej przedstawiają taki obraz pojednania, zjednoczenia i taki obraz, że obie Koree były tak naprawdę ofiarami polityki wielkich krajów i tak naprawdę trzeba stworzyć silną Koreę, zjednoczoną, pojednaną Koreę, nie mówiąc jednocześnie o takich winach, które popełnili sami Koreańczycy na Koreańczykach. To się tuszuje w tych obozach. I w związku z tym w całym społeczeństwie południowo-koreańskim ta schizofrenia nadal funkcjonuje. Część osób nie chce się interesować tematami Korei Północnej i tym, jak żyją Koreańczycy z północy, bo wszyscy uważają, że to są tematy polityczne, a nie tematy społeczne czy tematy humanitarne. I że są naleciałościami którejś z tych grupy, która używała Korei Północnej albo jako wroga, albo używa właśnie Korei Północnej jako tego brata, z którym trzeba się zjednoczyć. No i w tym momencie powstaje problem, ponieważ młodsze pokolenie zupełnie się nie interesuje tym tematem, a jednocześnie często jest karmione w szkołach, z kolei zwłaszcza w okresach administracji, taką jaką mamy w tej chwili, partii tak zwanych postępowych, czy liberalnych, jest karmione w szkołach taką propagandą, że generalnie no, musimy się zjednoczyć, prawda, że Korea Północna jest biednym krajem, ale ta bieda jest związana również z sankcjami, z polityką Stanów Zjednoczonych i że generalnie propagowanie takiej polityki, która właśnie będzie promować rozwój gospodarczy Korei Północnej, pompowanie środków do Korei Północnej, ta tak zwana gospodarka pokojowa, podpisanie traktatu pokojowego, stworzy zupełnie inną sytuację na Półwyspie. Natomiast obozy te, zupełnie związane właśnie z tego rodzaju polityką, zupełnie nie mówią o tym, co dzieje się w Korei Północnej. Nie mówią o obozach koncentracyjnych, nie mówią o torturach, nie mówią o tym, jakie są tam opresje, nie mówią również o tym, ile osób na przykład z Korei Południowej zostało na przykład porwanych do Korei Północnej, ile osób jeszcze żyje i że ich rodziny cały czas czekają, czy że jest kilka 10 tysięcy jeńców południowo-koreańskich wykorzystywanych do pracy w kopalniach i tak dalej. I o takich sprawach w ogóle się nie mówi. Takie sprawy się w ogóle tuszuje. Więc generalnie młodsze pokolenie nie ma w ogóle jakiegokolwiek realistycznego obrazu Korei Północnej. Jeżeli my na przykład jako organizacja robimy wywiady z Koreańczykami z południa, ponieważ na przykład chcą uczestniczyć w programach z Koreą Północną, to opowiadają nam zupełnie jakieś takie historie, które
widzą w mediach i które są promowane przez obecny rząd, na przykład jeżeli tylko nastanie pokój, to wszystko będzie dobrze. Jeżeli tylko zostanie podpisany traktat pokojowy, to Korea Północna również zacznie się automatycznie zmieniać, będą reformy i tak dalej. Nierealistyczna wizja świata i dlatego z tym jest taki problem. Oczywiście te seriale, o których pan mówi, te osoby, które piszą takie scenariusze, próbują zrobić wywiady i tak dalej, ale tak jak sam pan zauważył we wstępie, często nie mówi się o sytuacji w ogóle w samej Korei Północnej, omija się te tematy. Jeżeli bohater jest na przykład bohaterem z Korei Północnej, to wspomina się króciutki jego życiorys, natomiast nie mówi się w ogóle, omija się te takie tematy trudne. I to wydaje mi się jest największym problemem tutaj Korei Południowej, ponieważ również odzwierciedla się to nie tylko na stosunek do Koreańczyków z północy, którzy są tutaj i na taką dyskryminację, z którą oni się spotykają. Mimo górnolotnego przekazu, który mówi o tam braciach z Korei Północnej, ale jednocześnie o takim braku zainteresowania w ogóle sytuacją w Korei Północnej i taką trudną sytuacją w ogóle organizacji pozarządowych tutaj w Korei Południowej, które się tym tematem zajmują. Pamiętam, że czytałem gdzieś taką opinię Koreańczyków z północy, którzy trafili na południe, że czasami są pytani przez południowców, czy dzieci na północy są tak biedne, że grają w piłkę nożną, kopiąc kamienną piłkę, bo nie ma innych. Akurat jeżeli chodzi o tą piłkę, jeżeli mogę panu wejść w słowo, przepraszam, to jeżeli chodzi o tą piłkę, to jest akurat prawda, bo dzieci nie mają po prostu piłek tam na północy i kopią jakimiś workami lub kamieniami. To teraz zastanówmy się nad tym, skąd ludzie z południa, skoro nie mają tej wiedzy, skąd ją mogą brać. Właściwie wydaje się, że jedynym w miarę wiarygodnym źródłem wiedzy są relacje tych, którzy z północy uciekli. A tych jest w tej chwili coraz mniej. W roku 2020 liczba uchodźców, zgodnie z oficjalnymi danymi, wyniosła 229 osób, a dla porównania rok wcześniej było ich 1047. A rekordowym rokiem był rok 2009 i wtedy do Korei Południowej uciekło blisko 3000 ludzi. Krótko mówiąc, uchodźców z północy jest obecnie najmniej od ponad dwóch dekad, czyli tych źródeł informacji też jest coraz mniej. Tak, to prawda. Natomiast ponieważ jest ta liczba, no ona nie jest ogromna, to jest ponad 30 tysięcy osób, ale to jest wystarczająca liczba, gdzie są różnego rodzaju osoby z różnych środowisk, które przybyły tutaj do Korei Południowej i mają różnego rodzaju wiadomości i jest możliwe, że tak powiem, taki sprawdzian tych wiadomości, ponieważ osoby, które na przykład przychodzą czy przybywają tutaj z tych samych miejscowości, my jako organizacja pozarządowa, która prowadzi takie dochodzenia, jesteśmy w stanie sprawdzić też, że tak powiem, przeszłość danej osoby, kontaktując się z innymi osobami, a jednocześnie porównywać trendy z innymi miejscowościami w danej na przykład prowincji. Więc w takim momencie tak jakoś statystycznie pokazuje nam to, co się w Korei Północnej dzieje, bo osoby mówią powiedzmy o takich samych schematach czy takich samych procesach. Dwa, że jesteśmy w stanie sprawdzić, jak żyją osoby z różnych środowisk, również tych, które są poddane największej represji, tych, które są dyskryminowane ze względu na taką zaistniałą sytuację tak zwanej dyskryminacji klasowej, która podzieliła całe społeczeństwo północno-koreańskie na trzy główne klasy, taką lojalną, klasę wahającą się i klasę wrogą. I w tej klasie wrogiej jest ponad 50 kategorii osób, między innymi osoby takie, które mają rodziny, które uciekły do Korei Południowej czy w czasie wojny koreańskiej przystąpiły czy przeszły na stronę południowo-koreańską. Więc generalnie jesteśmy w stanie, że tak powiem, wyłuskać i sprawdzić te trendy i te informacje i jeżeli jakaś informacja jest taką informacją dosyć dziwną i odstającą od reszty, to odstawiamy ją na bok do takiego sprawdzenia w przyszłości, bo nie mamy takich informacji, które moglibyśmy potwierdzić od innych. Natomiast jeżeli chodzi o zeznania tych osób, które tutaj przybywają i czasami występują w programach telewizyjnych, takie programy telewizyjne były nadawane dużo częściej, bym powiedziała, w trakcie poprzednich rządów w Korei Południowej. Generalnie wracamy do tej takiej tragicznej historii Korei Południowej, ponieważ Korea Południowa sama była krajem
autorytarnym, rządzonym przez juntę wojskową. Wszelkie informacje o Korei Północnej, opozycja, która często była zapatrzona w Koreę Północną i w ideologię Korei Północnej, traktowała jako propagandę tej junty wojskowej, aby przedstawić swoją wyższość i jednocześnie karać te osoby, które sprzyjały, były pod wpływami jakiejś takiej ideologii lewicowej, komunistycznej i tak dalej. Te osoby rzeczywiście były bardzo prześladowane tutaj w Korei Południowej. Więc takie nastawienie do samych informacji o Korei Północnej również jest bardzo różne w zależności od tego, z kim pan rozmawia. Na przykład obecny minister zjednoczenia, pan Lee, w jakimś wywiadzie nawet niedawno powiedział, że nie należy wierzyć we wszystko, o czym mówią Koreańczycy z północy. Oczywiście nigdy nie należy wierzyć we wszystko, takie informacje należy sprawdzać, ale miało to jego przesłanie miało taki wymiar, że te informacje, o których oni mówią, nie są wiarygodne. I bardzo często my się z tym stykamy. Z tym miały ogromny problem organizacje pozarządowe, które pierwsze, taka jak nasza, które zostały założone w latach 90. Ja pamiętam, jak ja tu przyjechałam w 2004 roku, to dla mnie to był ogromny szok. Osoby, które atakowały również mnie, że tak powiem rozprzestrzeniamy informacje pochodzące od uchodźców, a te źródła i to, o czym one mówią, są zupełnie niewiarygodne. W jakiś sposób tą wiarygodność ja podbudowywałam tym, że pochodziłam sama z kraju, który no, miał historię swoją i mówiłam o swoim dzieciństwie, o tym, że pamiętałam czasy komunistyczne i tak dalej, na przykład kartki i stanie po chleb, czy po mleko, czy brak różnego rodzaju produktów, które również istnieje w Korei Północnej, więc w jakiś sposób to podbudowywało wiarygodność. Natomiast ten atak tutaj, żeby nie wierzyć w te informacje, które pochodzą od uciekinierów z Korei Północnej, no cały czas trwa. Skupmy się teraz może mniej na polityce, a bardziej na ludziach, na tych, którzy docierają na południe i od nich możemy jakieś strzępy wiedzy czerpać. Jak ci ludzie uciekają? Jak wyglądają potencjalne drogi ucieczki? No wiemy, że ucieczka przez granicę między jedną a drugą Koreą jest właściwie niemożliwa, chociaż zdarzają się jakieś pojedyncze przypadki. Niedawno jakiś bodaj płetwonurek chyba przepłynął gdzieś tam pod wodą przez granicę morską, więc to są jakieś nietypowe sytuacje, ale generalnie to jest właściwie niemożliwe, ale są inne drogi. Tak, rzeczywiście, tak jak pan wspomniał tutaj, ze względu na tak zwaną strefę zdemilitaryzowaną, która jest najbardziej zmilitaryzowaną strefą na świecie, nie są w stanie Koreańczycy z północy przekroczyć tutaj tej strefy, natomiast są w stanie łodziami czy w jakiś inny sposób przekroczyć, ale to są osoby, zwykle osoby wojskowe, które mają, że tak powiem, mapy i dostęp do tego, jak się kierować na południe, na jakich plażach, że tak powiem, wylądować i tak dalej. Większość osób, 99% osób będzie uciekać przez granicę z Chinami. To są rzeki, dwie rzeki i przez te rzeki Koreańczycy z północy starają się przepłynąć czy przejść po lodzie, jeżeli to jest zima, żeby dostać się na drugą stronę. Oczywiście jest to związane w tej chwili, od jakiegoś czasu, powiedzmy od ostatnich mniej więcej 5 lat, jest to związane z ogromnymi zaostrzeniami na granicy północno-koreańskiej. Obecny lider Korei Północnej wprowadził taką politykę, żeby umocnić te granice, żeby nie uciekało tyle uciekinierów i te granice zostały wzmocnione zasiekami i drutami kolczastymi. Jest więcej straży granicznej, która może strzelać do osób, które próbują uciekać. Więc taka ucieczka w tej chwili wiąże się z dużymi nakładami finansowymi i na nią są w stanie sobie pozwolić osoby, które albo prowadzą jakiś handel w Korei Północnej i mają dostęp do takich środków, albo pochodzą z elit i mają większy dostęp do tego typu środków ze względu na to, czym się zajmują, albo mają rodziny na południu, które przesyłają takie środki finansowe na daną ucieczkę. W tej chwili, ponieważ panuje pandemia, Korea Północna wprowadziła zupełny zakaz, kompletne zamknięcie tych granic, dlatego praktycznie w ogóle nie ma ucieczek z Korei Północnej. Ceny, z tego co słyszeliśmy, próby takiej ucieczek czy przeprowadzenia takiej osoby tylko w Korei Północnej do granicy i przez rzekę do Chin, to jest cena 20 tysięcy dolarów podobno, ale to jest
związane z różnego rodzaju niebezpieczeństwami i raczej większość osób się na to nie decyduje. Większość osób, które przybyło w zeszłym roku czy nawet w tym roku, to są osoby, które już ukrywały się w Chinach i po prostu przybyły do Korei Południowej. W samych Chinach oczywiście od samego początku jest polityka odsyłania tych osób jako nielegalnych imigrantów do Korei Północnej, co jest związane z kolejnymi szykanami w stosunku tych osób, ponieważ taka osoba, która uciekła z Korei Północnej, w momencie odesłania jest zawsze przesłuchiwana przez bezpiekę, potem trafia do więzienia i te więzienia się różnią w zależności od tego, jakie mają to pochodzenie klasowe i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy Koreańczycy przekroczą tą rzekę z Chinami, to ta prowincja Jilin, która w Chinach graniczy z Koreą Północną, w niej mieszka dosyć dużo osób pochodzenia koreańskiego. To są etniczni Koreańczycy. Część z nich ma rodziny nawet w Korei Północnej, czy powiedzmy może nie rodziny, dalszych krewnych. I od lat 90., kiedy była ta taka ogromna fala ucieczek z Korei Północnej związanych z głodem, część z tych osób pomagało Koreańczykom z północy przetrwać. Ale jednocześnie Chińczycy i część z tych osób zdała sobie sprawę z tego, że ponieważ ucieka bardzo dużo kobiet, można to wykorzystać do handlu ludźmi. I wywiązał się już od połowy lat 90. taki handel kobietami, ponieważ na granicy w prowincjach chińskich, zwłaszcza na roli, tam gdzie brakuje kobiet, zaczęto sprzedawać te kobiety z Korei Północnej jako tak zwane żony. Ale ponieważ one nie mają oficjalnego statusu, one nie mogą się ujawnić pod strachem deportowania do Korei Północnej, jest z tym związane bardzo dużo różnego rodzaju problemów. Czasami jeżeli trafią na dobrych ludzi, no to nie są wykorzystywane, ale jeżeli nie, to bardzo często są sprzedawane, odsprzedawane również jako prostytutki do domów karaoke, do jakichś restauracji i tak dalej. No i taki handel kobietami niestety trwa. Z tych związków bardzo często są dzieci, które albo są rejestrowane przez rodziny chińskie potajemnie, po to, żeby te dzieci mogły chodzić do szkoły i żeby nie były, że tak powiem, bezpaństwowymi dziećmi, czy osobami, które w ogóle nie mają żadnej narodowości i nie mają żadnych dokumentów, albo są właśnie takimi dziećmi, które nie są nigdzie zarejestrowane, nie chodzą do szkoły i tak dalej. W momencie, jeżeli dane kobiety są na przykład deportowane do Korei Północnej, no to często te dzieci zostają same z tą rodziną chińską. Czasami bywa tak, że kobieta miała już swoją rodzinę w Korei Północnej, również jej dzieci przybyły do Chin i to są takie patchworkowe rodziny. Część z tych kobiet ma dzieci z mężami na północy, część właśnie z takich związków, gdzie zostały sprzedane mężom na prowincjach chińskich. I jeżeli próbują znowu, że tak powiem, przekroczyć granicę i dostać się tutaj do Korei Południowej, to potem jest z tym problem, ponieważ chcą zarówno, żeby dzieci z Korei Północnej dołączyły do nich, jak i te dzieci na przykład, które urodziły się w Chinach. No i potem jest często z tym związany problem już taki społeczny, związany w ogóle z życiem tutaj, dramaty rodzinne, które czasami jako organizacja musimy też ingerować. Sama droga po przekroczeniu granicy północno-koreańskiej z Chinami to jest droga kilku tysięcy kilometrów. Trzeba mieć pomoc różnego rodzaju osób, to są tak zwani często brokerzy, którzy za opłaty pomagają tym osobom, albo dając im fałszywe dokumenty, albo posiadając swojego rodzaju środki transportu, próbując przerzucić te osoby przez granicę Chin z Mongolią, ale to jest dosyć niepopularna droga, ponieważ w Mongolii tam trzeba przejść przez pustynię i większość osób nie decyduje się na tą drogę. Natomiast jest to jedna z możliwych dróg. Najbardziej popularną, że tak powiem, drogą z Chin to jest kierowanie się w stronę granicy chińskiej z Wietnamem albo z Laosem, najczęściej z Laosem, przekroczenie Laosu, a potem przez Mekong do Tajlandii. W Tajlandii te osoby meldują się pierwszemu policjantowi,
policjantowi napotkanemu na ulicy na przykład i mówią North Korea, Korea Północna, i ci policjanci są już szkoleni, odstawiają te osoby do takich ośrodków, w których ambasada południowo-koreańska również sprawdza, że tak powiem, ich dokumenty, ich pochodzenie i tak dalej, i dopiero stamtąd czekają na swoją kolej, żeby wsiąść w samolot i wylądować w Seulu. Więc ta droga jest ogromna, natomiast ona się bardzo skróciła. Jeszcze w połowie lat 2000 często taka droga to trwała miesiącami czy latami, natomiast w tej chwili bywa tak, że osoby, które uciekły z Korei Północnej, wydostały się stamtąd i przybyły tutaj do Korei Południowej w ciągu kilku tygodni, również opowiadając na przykład o ostatnich serialach, które widzieli, o ostatnich odcinkach, które niedawno były również emitowane w Korei Południowej, bo tak szybko docierają już wiadomości przezgranicze. Oczywiście, tak jak mówiłam, zmieniło się to w trakcie pandemii, natomiast generalnie ten system ucieczek w ten sposób cały czas funkcjonuje. Jestem Koreańczykiem z północy, przeszedłem tę gigantyczną drogę, udało mi się złapać tego policjanta w Tajlandii, jestem w ośrodku, tam jakaś wstępna weryfikacja, trafiam do Korei Południowej, do Republiki Korei, i co się dalej ze mną dzieje? Czy interesują się mną jakieś służby, jakaś policja, ktoś sprawdza, czy jestem szpiegiem, czy nie wiem, czy wymagam pomocy, dostaję jakieś, nie wiem, kieszonkowe na start? Jaki jest początek mojego nowego życia? Generalnie dzieje się wszystko to, co pan właśnie wymienił, czyli najpierw te osoby są poddawane przesłuchaniu przez służby specjalne. To przesłuchanie może trwać około 12 tygodni. Temu przesłuchaniu są poddawani wszyscy, łącznie z dziećmi. W trakcie tego przesłuchania już próbuje się wyłapać osoby, które potencjalnie mogą być szpiegami lub takimi osobami, nad którym trzeba mieć jakiś taki ukryty nadzór. Również identyfikuje się osoby, które posiadają szczególne informacje, które mogą być zagrożone, jeżeli ich obecność w Korei Południowej zostałaby ujawniona. Takie osoby są pod specjalną, że tak powiem, opieką potem tych służb specjalnych i mają osobną drogę. Nie są, że tak powiem, ujawniane i często my jako organizacja pozarządowa możemy się tylko przez przypadek dowiedzieć, że taka osoba tutaj jest. Generalnie nie mamy takiej świadomości i takich informacji. Reszta osób natomiast po takim przesłuchaniu jest skierowana do ośrodków rządowych. To są ośrodki w okolicach Seulu i w tych ośrodkach przechodzą program, 3-miesięczny program, w trakcie którego uczą się wszystkiego. Jak obsługiwać pralkę automatyczną, jak zrobić zakupy w supermarketach, jakiego rodzaju są produkty, nie wiem, czy do prania, czy kimchi, czyli ta kapusta, która również i w Polsce jest dosyć popularna, z tego co wiem. Krótko mówiąc, jestem uczony życia od początku, zupełnie w nowym ze światów. Zupełnie życie od początku, jak trzeba otworzyć konto w banku, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, jak płacić rachunki. Również uczą się obsługiwania samochodu, prawda, kierowania samochodu i zdają egzaminy na prawo jazdy i tak dalej. Jakieś podstawy angielskiego, którego część osób zupełnie nie miała w Korei Północnej, chyba że pochodziła czy z elit, czy jakimiś innymi drogami próbowała się uczyć tego języka, ale większość osób zupełnie nie zna języka angielskiego. Natomiast na południu jest dużo zapożyczeń z angielskiego i w związku z tym większość Koreańczyków, oglądając na przykład telewizję, nie rozumie, jeżeli chodzi o wiadomości, to nie rozumie czasami 80% na początku po przybyciu tych wiadomości, mimo tego, że podawane są w języku koreańskim. Natomiast tyle jest różnego rodzaju zapożyczeń z języka angielskiego, jeżeli chodzi o słowa techniczne, z medycyny i tak dalej. Więc generalnie to jest nauka wszystkiego od początku. Jest również pomoc od rządu południowo-koreańskiego, jeżeli chodzi o przyznanie mieszkań i taką pomoc finansową przez kolejne parę lat. Również młodzież ma specjalne, że tak powiem, to są takie ścieżki, jeżeli chodzi o ich ubieganie się i przyjmowanie na studia na przykład i tak dalej. Więc ta pomoc jest dosyć duża tutaj w Korei Południowej. Ona zmalała w ciągu ostatnich lat w związku z tym, że dosyć dużo osób przybywało rocznie
przeszłości do Korei Południowej i ta pomoc malała. Jednocześnie rząd południowo-koreański zdał sobie sprawę, że taka pomoc finansowa nie rozwija u Koreańczyków z północy inicjatywy, więc starali się zmniejszyć tą pomoc finansową, a pomóc Koreańczykom z północy szkolić się. Więc różnego rodzaju są zachęty do tego, żeby ci Koreańczycy z północy zdobywali różnego rodzaju certyfikaty, żeby się przekształcali i potem pracowali w danych zawodach, czy to jako piekarz, czy to jako, nie wiem, kwiaciarka i tak dalej. I za te certyfikaty również jest specjalne, że są takie bonusy finansowe i w ten sposób również rząd południowo-koreański stara się pomagać. Również specjalna jest pomoc dla pracodawców, którzy zatrudniają Koreańczyków z północy. Natomiast z tym zatrudnieniem samym, ponieważ tak jak panu mówiłam, no jest ten problem z samym stosunkiem Koreańczyków z południa do tych osób przybywających z Korei Północnej, że to są osoby, które niewiele wiedzą, że są bardzo zacofane i tak dalej. I generalnie jest problem również z zatrudnieniem. Dwa Koreańczycy z północy często mówią o takiej dyskryminacji również w szkołach, czy właśnie w takich miejscach zatrudnienia i o tym, że często nie ujawniają w stosunku do swoich rówieśników czy osób, które z nimi współpracują, że pochodzą z Korei Północnej, ponieważ no, są źle traktowane, a zwłaszcza są gorzej traktowane w takich momentach zaostrzeń politycznych czy militarnych między Koreą Północną a Koreą Południową, czy Koreą Północną a Stanami Zjednoczonymi. To chyba nie jest tak łatwo ukryć swoją tożsamość z północy, skoro właśnie chociażby w języku przez różnego rodzaju sformułowania czy słownictwo mogę się ujawnić, no bo pewne słowa są charakterystyczne dla południa, a jeżeli się pojawią jakieś inne, no to w tym momencie może się zapalić lampka, a może ten człowiek jest właśnie z północy. Ale no wyobraźmy sobie jednak, że jakoś przeszedłem już tę drogę, powiedzmy, wstępnej aklimatyzacji, to znaczy rząd mi pomógł, dostałem te szkolenia, już jestem jakoś wdrożony, uściśnięcie dłoni, puszczają mnie w nowy świat, ale to nie jest tak, że czeka mnie świetlana przyszłość na dzień dobry, tak jak pani zresztą to powiedziała. Rozpoczyna się kolejny etap aklimatyzacji i teraz na ile ci ludzie, mówię o Koreańczykach z północy, są w stanie wejść w nowe realia, to znaczy w świat wysoce skomercjalizowanego, bardzo konkurencyjnego i przepełnionego nowinkami technicznymi społeczeństwa Korei Południowej, gdzie trzeba walczyć o swoją pozycję, gdzie trzeba walczyć o swój status materialny. Ci ludzie muszą stworzyć siebie na nowo, jakoś swoją nową tożsamość. To nie jest proste i pewnie nie wszystkim się udaje. Tak, rzeczywiście jest to dla nich bardzo trudne. Raz, że to są problemy z tożsamością, prawda? Kim oni tak naprawdę są? Czy są Koreańczykami z północy, czy są nagle Koreańczykami z południa? Generalnie ta polityka tutaj jest prowadzona w ten sposób, żeby oni asymilowali się jak najszybciej, żeby byli, że tak powiem, produktywnymi członkami społeczeństwa południowo-koreańskiego. Ale taki nacisk na to szybko, szybko, asymilujcie się, zdobywajcie pracę, nie wiem, idźcie do szkoły i tak dalej, nie daje im czasu na takie wewnętrzne refleksje i przemyślenia. I z tym związane są również problemy. Problemy właśnie z taką tożsamością. Zwłaszcza w tym młodszym pokoleniu to jest takie widoczne. Często to młodsze pokolenie mówi o sobie pokolenie purpurowe, czy sroki. Czerwony symbolizuje właśnie Koreę Północną, niebieski Koreę Południową i wymieszany daje nam kolor fioletowy i to jest właśnie to pokolenie fioletowe, czy pokolenie purpurowe, jak oni o sobie mówią, czy sroki, czyli biało-czarne. To, o czym pan mówił, o tych problemach językowych, to również jest ogromny problem dla nich, ponieważ to starsze pokolenie nie jest w stanie wyzbyć się dialektów, a zwłaszcza tego dialektu północno-koreańskiego. Natomiast jeżeli chodzi o to młodsze pokolenie, takie naprawdę młode pokolenie północno-koreańskie, no to jest to niesamowite, ponieważ to są osoby, które często już w Korei Północnej oglądały na przykład seriale, o których pan między innymi mówił, które są tam potajemnie rozprowadzane na pendrive'ach i tak dalej. I te osoby uczą się już dialektu czy seulskiego, czy w ogóle południowo-koreańskiego i tych słów już w Korei Północnej, więc
te osoby po paru latach mówią w taki sposób i wyglądają w taki sposób, że osoba taka jak ja, cudzoziemiec czy Koreańczyk z południa, często ma problem z rozpoznaniem tych osób. My mieliśmy takiego rodzaju sytuacje śmieszne, prowadząc nasze programy, to są takie integracyjne też programy pomiędzy młodzieżą południowo-koreańską i północno-koreańską, osiedlającą się tutaj, również dla studentów, i w tych programach uczestniczą często jako pomoc w tym programie osoby z Korei Północnej, które przybyły wcześniej, które przeszły przez nasze programy. Ale my często nie mówimy tym studentom z Korei Południowej, że to jest osoba, która uciekła z Korei Północnej. Te osoby dopiero wychodzą, że tak powiem, przed tą publiczność i mówią o sobie w ostatnim dniu, na koniec, na pożegnanie. I w tym momencie ten szok na twarzach osób z Korei Południowej, że przez cały czas tego programu funkcjonowały z tymi osobami i wydawało im się, że rozpoznałyby osobę z Korei Północnej, a jednocześnie nie zdawały sobie sprawy z tego, że one są z Korei Północnej, to ten szok jest taki bardzo taki śmieszny i dochodzi do różnych takich ciekawych, a czasami bardzo takich emocjonalnych tych sytuacji, kiedy te osoby zdają sobie sprawę, zwłaszcza studenci południowo-koreańscy, że te ich wewnętrzne stosunek do Koreańczyków z północy, że ja bym go rozpoznał, ma takie naloty dyskryminacyjne same w sobie i w tym momencie zdają sobie sprawę z tego, że muszą zmienić ten stosunek. Natomiast tak jak właśnie mówiliśmy o tych różnicach językowych i tak dalej, no to jest to problem szczególnie dla tych osób powiedzmy po 50 i osób starszych, ponieważ to jest nawet słyszalne, że one są z Korei Północnej i mają problem i z zatrudnieniem, mają problem, wszystkie osoby z Korei Północnej mają często problem z samotnością, z brakiem rodziny, z brakiem przyjaciół, z brakiem środowiska, w którym się wychowywali, w którym, że tak powiem, no mają zapuszczone korzenie, no bo zupełnie zostali oderwani, prawda, od swojego środowiska, w którym funkcjonowali. Często przybyli sami albo tylko z częścią rodziny, nie mają właśnie tych przyjaciół, a społeczeństwo z kolei południowo-koreańskie, tak samo i północno-koreańskie do pewnego stopnia, ale szczególnie południowo-koreańskie, bardzo kultywuje takie więzi. To jest takie trochę społeczeństwo, powiedziałabym taki po angielsku tribal society, taki rodzaj więzi klanowych, że ja pochodzę z danej miejscowości, chodziłem do takiej szkoły i przyjaźnię się i cały czas utrzymuję kontakty z danymi osobami, często wiąże się, przekłada się na pomoc, jeżeli chodzi o na przykład zatrudnienie, takie popieranie osób, które chodziły do tej samej klasy, do tej samej szkoły, czy pochodzą z tego samego regionu, z tej samej miejscowości. Coś dla mnie dosyć takie zawsze zaskakujące, to jest to, że na przykład Koreańczycy z południa do tej pory mogą mieć, nie wiem, 60, 70, 80 lat, cały czas spotykają się ze swoimi dawnymi rówieśnikami od szkoły podstawowej począwszy. Poprzez liceum, poprzez studia, jeżeli chodzili na studia. I to utrzymywanie tych kontaktów to jest taka bardzo głęboka więź społeczna, która również przekłada się na różnego rodzaju, że tak powiem, interesy tutaj. No i tego właśnie nie mają Koreańczycy z północy i bardzo ciężko jest im funkcjonować w takim społeczeństwie. Jeżeli chodzi o te różnice językowe, to ja panu mogę powiedzieć taką anegdotę, która jest dosyć smutną tak naprawdę anegdotą, ilustruje do jakiego stopnia występują różnego rodzaju uprzedzenia u Koreańczyków z południa. Przeprowadzałam wywiad z jedną panią z Korei Północnej, która ma taki bardzo mocny akcent północno-koreański i ona wsiadła do taksówki. Taksówkarze często to są osoby takie, które już mają pewien wiek i są w stanie bardzo dosyć szybko rozpoznać, że to jest osoba z Korei Północnej. Akurat ten pan miał tam, nie wiem, około 70 lat i zadał jej jakieś pytania, bo tutaj dosyć rozmowni są ci taksówkarze. Ona odpowiedziała i on w pewnym momencie zorientował się, że ona jest z Korei Północnej. Zatrzymał się przy najbliższym posterunku policji, wyleciał z tej taksówki, zostawiając ją w tej taksówce, informując, że ma szpiega północno-koreańskiego w swojej taksówce. Oczywiście przyszli policjanci i wylegitymowali tą panią, no i oczywiście okazało się, że ta pani tutaj jest no, jednym z uchodźców i że no, osiedliła się tutaj, prawda, i ma obywatelstwo już południowo-koreańskie, bo dostają dokumenty południowo-koreańskie te osoby z północy, jako obywatele Korei Południowej. Natomiast no, tego sytuacje zdarzają się jednak cały czas dosyć często. To się przekłada na taką ogromną separację tych Koreańczyków z północy. Na każdym etapie
życia. My często na przykład uczestniczymy, jeżeli te osoby z Korei Północnej zawierają związki małżeńskie tutaj i tak dalej, ponieważ nie mają rodziców, często rodzice zmarli albo nie mogą odnaleźć swoich rodziców, to na przykład osoby, które są zatrudnione w naszej organizacji, często występują jako członek rodziny. Pełnią taką rolę ojca czy matki podczas zawarcia związku małżeńskiego i to również ma też swoje przełożenie na taki brak pomocy, jeżeli chodzi o bardzo podstawowe, że tak powiem, funkcjonowanie, że nagle wychodzą z tego ośrodka i są oszołomione tym, że już są, funkcjonują w tym społeczeństwie i są zdani sami na siebie i nagle nie ma nawet kogo zapytać o takie podstawowe sprawy związane z opieką nad dzieckiem, zarejestrowaniem w szkołach i tak dalej. A jednocześnie borykają się z różnego rodzaju negatywnymi sytuacjami. Na przykład osoby, nasi byli studenci, którzy tutaj na przykład urodzili dzieci, tutaj już w Korei Południowej, często mają współmałżonków z Korei Południowej, a nie z Korei Północnej, mówią nam o tym, że na przykład w przedszkolach czy w szkołach, w momencie kiedy dzwonią, żeby zarejestrować dzieci, osoby rejestrujące pytają o to, gdzie mieszkają, ponieważ rząd południowo-koreański przyznaje im mieszkania grupowe w blokach, gdzie mieszka większość z nich razem. To w momencie, kiedy na przykład podadzą adres, te osoby zdają sobie sprawę z tego, że to może być osoba z Korei Północnej i często odmawiają im nawet rozmowy i przyjęcia takiego dziecka do szkoły. Zdarzają się również przypadki, kiedy nasi byli studenci mówili mi o tym, że dzieci chodziły do klasy i w momencie, kiedy matki południowo-koreańskie zdały sobie sprawę, że dziecko, mimo że urodzone jest w Korei Południowej, ale matka jest z Korei Północnej, mimo że ojciec na przykład jest z Korei Południowej, chciały wyrzucić te dzieci ze swojej klasy i ze szkoły, ponieważ uważały, że to zaniża poziom nauczania w danej klasie. No i takie przypadki, ich jest bardzo dużo. Tak naprawdę o tym się nie mówi często, mówi się o tym problemie, jest takie sztuczne utrzymywanie tego, że to są nasi bracia z Korei Północnej, prawda, i tak dalej, że musimy im pomagać, a tak naprawdę nie adresuje się tych problemów, które występują i tej takiej ogromnego uprzedzenia i tej dyskryminacji, która cały czas funkcjonuje tutaj w społeczeństwie południowo-koreańskim. To teraz z pozycji osoby, która wie bardzo mało, zastanawiam się, czy rozwiązaniem przynajmniej częściowym byłoby to, żeby Koreańczycy z północy, którzy się pojawili na południu i tam rozpoczęli nowe życie, żeby się jakoś połączyli w swoich staraniach, żeby tworzyli razem biznesy, jakieś grupy wsparcia wzajemnego, ale też pewnego nacisku, jakiejś formy pokazywania się na zewnątrz, że oto jesteśmy normalnymi ludźmi, mamy swoje problemy, ale mamy żony, mężów, dzieci, po prostu staramy się jakoś żyć, więc spróbujmy żyć jakoś razem, nie jesteśmy dziwni. Czy tego typu próby są podejmowane? To też wiem na przykład, że bardzo często przez wiele lat Koreańczycy z północy, którzy pojawili się na południu, otwierali restauracje z kuchnią północno-koreańską, więc to też może jest taki miękki sposób na pokazywanie, że jesteśmy normalni. Tak, tylko że do tych restauracji też niewiele osób chodzi. Ja znam takie osoby i czasami rzeczywiście chodziliśmy do tych restauracji, ale te osoby często prowadzą te restauracje i bywa tak, że w pewnym momencie osoby, które przychodzą nawet do tych restauracji, nie zdają sobie sprawy, że osoba prowadząca jest z Korei Północnej. Myślą tylko, że menu pochodzi z Korei Północnej. Tak, oczywiście, my prowadzimy takie programy. Takie programy są prowadzone również przez kościoły protestanckie, do których bardzo duża grupa uciekinierów z Korei Północnej należy, ponieważ tam, może nie ze względu na, że tak powiem, jakieś potrzeby duchowe, ale często na to, że znajdują tam jakieś oparcie, wspólnotę, która nimi się zajmuje i dlatego do tych kościołów należą, a równocześnie otrzymują od nich dosyć duże też wsparcie finansowe. Ale tego rodzaju programy są prowadzone, takie integracyjne również przez organizacje pozarządowe. Wydaje mi się, że tak naprawdę nie ma szans na zmianę. Jeżeli chodzi o biznesy i tak dalej, jest na tyle ogromne to uprzedzenie i o tym się nie mówi, bo o tym trzeba mówić. Jeżeli o tym nie mówimy, to, że tak powiem, nie nagłaśniamy tego problemu i nie mówimy, że powinno być inaczej. Więc generalnie wydaje mi się, że jeżeli chodzi o to pokolenie, powiedzmy, które jest trochę starsze, które prowadzi właśnie takie biznesy, czy ma, że tak powiem, już jakąś tam ustawioną tą karierę, to nie ma tak jakby szans na to, żeby one bardziej się otworzyły na Koreańczyków z północy. Ta taka wrogość czy brak zaufania jest po obu stronach. Natomiast wydaje mi się, że taką szansą jest najmłodsze pokolenie. To pokolenie, które
w tej chwili jest w szkołach, czy podstawowych, czy w liceach, czy nawet na studiach. To są osoby, które tak jakby nie są uwarunkowane przeszłością Korei Południowej i wydaje mi się, że w nich jest największa szansa. Jednocześnie to są osoby, które najmniej się interesują Koreą Północną, ponieważ niewiele o niej wiedzą. Równie dobrze można by mówić do nich tak samo jak mówić o Sudanie i mieliby taką samą reakcję emocjonalną, ponieważ często nie zdają sobie sprawy nawet z połączeń rodzinnych, jakie mają z Koreą Północną, bo o tym się nie mówi często i nie mówiło się w rodzinach, o tym, że część rodziny na przykład pozostała na północy, czy tak naprawdę pochodzi z północy i tak dalej, albo ze względu na ten brak jakiegokolwiek kontaktu z Koreą Północną, jakiejkolwiek wymiany, nie ma już takiego stosunku emocjonalnego. Na poziomie intelektualnym wie, że Koreańczycy są jedną grupą etniczną i tak dalej, powinni być jednym narodem i cały czas mówią o tej integracji, o zjednoczeniu i tak dalej. Na poziomie emocjonalnym w ogóle tego nie odczuwają. Ale to jest niesamowite, co pani mówi, bo to wynikałoby z tego, że jakiś rodzaj, nie wiem czy słowo trauma jest tutaj dobrym słowem, ale jakiś rodzaj nieprzerobionych historii z przeszłości tkwi głęboko w Korei Południowej, w tym społeczeństwie. To się nawarstwia, to jeszcze ma różne warianty. Mówiła pani tutaj o polityce, o prawej stronie, lewej stronie, o wątkach związanych z samą wojną. Niezwykle skomplikowane, wielopłaszczyznowe to wszystko jest. Tak. Ale dla mnie też jest niesamowite to, co pani powiedziała, bo przecież jeszcze... Ile to? 10 lat temu mniej chyba. Był taki moment, gdzie było jedno z kilku już przecież ociepleń pomiędzy Koreami i były nawet chyba jakieś wycieczki czy wyjazdy ludzi z Korei Południowej do członków swoich rodzin na północ. Był specjalny obszar, gdzie te spotkania dochodziły do skutku, gdzie no, jakiś rodzaj wycieczek z Korei Południowej się odbywał. No to wydawałoby się, że no, jakaś świadomość tego, że po drugiej stronie granicy są ludzie no, tacy sami jak my, często związani też rodzinnie, krwią, to chyba to powinno istnieć w Korei Południowej, a z tego co pani mówi, to tak nie jest. No nie jest. Jeżeli chodzi o te spotkania członków rodzin rozdzielonych, które odbywały się na granicy, to wygląda to w ten sposób, że większość osób, które się ubiegały o te spotkania, to są osoby powiedzmy dosyć wiekowe. 80-90 lat. Już niewielka grupa tych osób żyje. Co roku coraz więcej tych osób umiera i to one są właśnie na tych listach. Te listy to są, że tak powiem, jest loteria i te osoby są losowane. Przekazywana jest ta lista Korei Północnej. Korea Północna sprawdza, bo to nie wszyscy, którzy są na tej liście, będą w stanie spotkać swoje osoby, bo może być tak, że na przykład akurat członkowie ich rodziny po stronie północno-koreańskiej zostały zakwalifikowane jako właśnie ci wrogowie i gdzieś tam są w obozach, czy na przykład dawno już zmarli i tak dalej. Czy Korea Północna nie chce, żeby doszło do takiego spotkania. Więc tylko część z tych osób będzie mogła się spotkać z takimi rodzinami. I rzeczywiście, tak jak pan mówił, to co obiegało świat, te takie emocjonalne spotkania, to były spotkania generalnie staruszków lub ich dzieci, ale to też były osoby powiedzmy 60-latkowie, tam prawie nie zobaczy pan na zdjęciach nikogo z młodszego pokolenia. Generalnie, jak na przykład my przyjmujemy do pracy osoby, współpracowników tutaj z Korei Południowej, to te osoby często ubiegają się o pracę tutaj, nie wiedząc nawet o tym, że część z ich rodziny została na północy. Dopiero w momencie, kiedy przyznają się w domu do tego, że pracują w takiej organizacji, to nagle babcia czy dziadek zaczyna im opowiadać o historii i zaczyna się przyznawać do tego, że tak naprawdę mają rodziny jakieś i zaczyna się, że tak powiem, szukanie w przeszłości i przerabianie tej przeszłości, o której pan mówił. Problem traumy jest ogromny, wydaje mi się. Przerabianie przeszłości czasami może być wynaturzone i również wykorzystywane do celów politycznych, prawda? Wiemy coś o tym, ale jednocześnie przerabianie przeszłości jest bardzo ważne dla takiego zdrowia społeczeństwa. O tym trzeba mówić zarówno na poziomie indywidualnym, poziomie rodzin. To jest ta historia mówiona, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jest bardzo ważne dla utrzymania takiej więzi, świadomości tym, kim się jest. I te osoby z młodszego pokolenia miałyby pewnie dużo lepszy stosunek emocjonalny do osób z Korei Północnej, gdyby wiedziały, że na przykład część z ich rodzin czy z dalszych krewnych została tam po stronie północno-koreańskiej. Przez to, że jest taka zerwana ta
ten przekaz taki mówiony i ta historia rodzin, no przekłada się to również na to, że jest brak rozliczeń z przeszłością w ogóle w całym społeczeństwie południowo-koreańskim. Są te rozliczenia oczywiście, jeżeli chodzi o jakieś tam zbrodnie czy wynaturzenia, do których dochodziło w trakcie rządów autorytarnych południowo-koreańskich, w trakcie rządów hunty wojskowej, jeżeli chodzi o zbrodnie popełnione przez Japonię, natomiast nie mówi się zupełnie o zbrodniach popełnionych w trakcie na przykład wojny koreańskiej i po wojnie i o tym, co się dzieje w Korei Północnej. W ogóle ten temat się omija. No i omija się również taką ogólną dyskusję o rodzinach rozdzielonych, o jeńcach wojennych, o osobach porwanych, które mają tutaj rodziny, które czekają i ubiegają się o to, żeby otrzymać jakąkolwiek wiadomość, czy te osoby jeszcze żyją tam w Korei Północnej. Także z tym jest ogromny problem. Jeszcze jeden wątek bym chciał tutaj dodać. W miarę możliwości może nie wchodźmy w politykę, chociaż odrobinkę chyba trzeba w tym momencie, no bo mamy przecież w Korei Południowej Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia obu krajów. Co jakiś czas, jak są te okresy odwilży, na jakichś wysokich szczeblach się odbywają spotkania, uściski dłoni, flesze błyskają, świat idzie informacja, że oto coraz bliżej jest jakiegoś porozumienia. No może słowo zjednoczenie się jeszcze nie pojawia, ale już jest jakiś rodzaj odwilży. Potem sytuacja się zmienia, no ale to Ministerstwo do Spraw Zjednoczenia obu krajów istnieje. Więc wydaje się, że nie ma pytania czy, tylko jest pytanie kiedy. Jest ten nacisk na takie otwarcie. W tej chwili cała kariera prezydenta Moona jest oparta na tym, żeby podpisać traktat pokojowy czy jakiś układ pokojowy, który zawierałby słowo pokój w tej umowie z Koreą Północną. I ten problem właśnie tego nacisku, że pokój zmieni tutaj wszystko, że taki traktat zmieniłby stosunek między oboma krajami, pomija te tematy związane z tym, co potem. Co potem? Bo co na przykład z całą armią, wojskiem amerykańskim, które tutaj stacjonuje? Jakie kolejne stopnie prowadziłyby do takiego zbliżania się tych dwóch krajów? Wydaje mi się, że generalnie ten rodzaj takiego zbliżenia między oboma Koreami, no to jest wykorzystywane do celów populistycznych, do celów politycznych, to jest raz. No bo jest to ładny przekaz medialny, te wszystkie spotkania, które się odbywają na wysokich szczeblach i zawsze wzrasta poparcie danego polityka w momencie, kiedy się to odbywa. Natomiast jeżeli chodzi o praktyczne kroki, to nikomu na tym nie zależy, ponieważ wiadomo, że w Koreę Północną należałoby raz, że wpompować ogromne środki finansowe, żeby jakąś podnieść ją do jakiegoś poziomu, jej zacofoną gospodarkę. Dwa, że jakiekolwiek zjednoczenie wiązałoby się nie tylko z ogromnymi nakładami w Korei Północnej, jak i również z polityką, która musiałaby w jakiś sposób zagospodarować Koreańczyków z północy, którzy część z nich na pewno znalazłaby się tutaj na południu w dużo większej liczbie niż te 30 tysięcy, które jest teraz i z którymi nawet w tej chwili mają Koreańczycy południa jakiś tam problem, prawda? A co dopiero, jeżeli byłoby ich tutaj 10 milionów na przykład, powiedzmy. I w związku z tym nie mówi się o bliższym zbliżeniu w formie zjednoczenia. Mówi się o zbliżeniu w sensie wymiana ludzi i tak dalej, wymiana kulturalna, może naukowa w przyszłości, ale nie ma w ogóle jakichś szczegółów, które by się podawało, jeżeli o to chodzi. Jak porozmawia pan z osobami właśnie z młodszego pokolenia, no one są przerażone tym, że mogłoby dojść do takiej sytuacji, kiedy Koreańczycy z południa musieliby zrezygnować z tych swoich osiągnięć, szczególnie materialnych, na rzecz Korei Północnej i na rzecz tych osób, które nagle częściowo mogłyby się znaleźć tutaj po stronie południowo-koreańskiej, gdyby do takiego nagłego zjednoczenia doszło. Zmieńmy trochę temat na chwilę. Co jakiś czas, nie wiem czy w tej chwili chyba nie, bo przez COVID wiele rzeczy się zmieniło, ale jeszcze wcześniej, do niedawna, organizowane były komercyjne wycieczki do Korei Północnej, organizowane czy współorganizowane przez osoby spoza Korei Północnej. Również też paru Polaków wiem, że jest zaangażowanych w taką działalność. Z tych wycieczek wynika, że właściwie Korea Północna jest ciekawym krajem, fajne są miejsca, czasami trzeba uważać, co się mówi, ale generalnie piwo jest dobre, można porobić zdjęcia i potem się pochwalić, że się było w takim żywym skansenie komunizmu w Korei Północnej. Jaka jest pani opinia na ten temat, na temat uczestnictwa i organizowania tego typu wycieczek?
Generalnie negatywna, ze względu na to, że to nie jest taki przemysł turystyczny, który na przykład funkcjonuje nawet tutaj w Azji Południowo-Wschodniej. Na przykład w Korei Północnej jest to wszystko aranżowane przez reżim północno-koreański, który oczywiście zbiera ogromne pieniądze za te wycieczki, ponieważ to są wpłaty, które każda osoba musi dokonać, które idą bezpośrednio do kasy reżimu, a dwa, że turystyka jest ważną taką częścią wymiany ludzkiej w momencie, kiedy rzeczywiście ta wymiana jest. Jeżeli jest ona zupełnie kontrolowana, no to funkcjonuje tylko do tego, żeby wspomóc finansowo reżim północno-koreański, który wykorzystuje to do swojego luksusowego życia i na zbrojenia. Jeżeli mamy kontakt tylko z tymi osobami, które są nam przyznane i to są osoby, które są oczywiście z tajnej policji i tak dalej, które są naszymi tłumaczami, przewodnikami i tak dalej, no oczywiście to są też ludzie. Jeżeli nam na tym zależy, na zobaczeniu, że tak powiem, tej egzotyki i tego skansenu komunizmu, o którym pan mówił, no to jest decyzja danego człowieka, ale że sponsoruje to również reżim, który jednocześnie wykorzystuje te środki finansowe do sponsorowania instytucji, które łamią prawa człowieka i są to zbrodnie o skali zbrodni przeciwko ludzkości, no to ja bym się dwa razy zastanowiła, czy chciałabym pojechać w takie miejsce. Mam prośbę do pani teraz, żebyśmy znaleźli może jakiś wątek pozytywny w tej historii, bo właściwie dominuje w naszej rozmowie o losie Koreańczyków z północy, mówię o tych, którzy trafili na południe, no taka nuta jednak, pesymizm gdzieś tutaj się nad tym unosi. Ja rozumiem, że nie ma co kolorować, bo takie są fakty, ale jestem pewny, że w trakcie pani wieloletniej pracy na południu w ramach organizacji, której jest pani częścią, zna pani historie, które jakimś happy endem się zakończyły, gdzie komuś się udało, gdzie ktoś mimo przeciwności był w stanie stanąć na nogi i teraz prowadzi w miarę normalne życie albo życie, z którego jest zadowolony. Tak, nasza organizacja, tak jak pan mówiłam, prowadzi programy szczególnie dla dzieci i młodzieży północno-koreańskiej i to są takie najbardziej radosne momenty dla nas, ponieważ oczywiście zdarzają się przypadki również wśród trochę starszego pokolenia i osób dużo starszych, zwłaszcza tych, które na przykład, nie wiem, odnalazły tutaj swoich dalszych krewnych, o których tylko słyszały w Korei Północnej, odnajdują się tutaj. To są bardzo radosne sytuacje. A dwa, te osoby, które dobrze sobie radzą, które założyły biznesy, albo nasze najmłodsze pokolenie, które rzeczywiście chyba najlepiej sobie radzi z tej całej populacji północno-koreańskiej. I muszę panu powiedzieć, że dużo jest takich osób, o których wiem, że były dziećmi ulicy w Korei Północnej, że przykrywały się torbami plastikowymi, zdobywały jedzenie podnosząc skórki z ziemi, natomiast tutaj skończyły studia, założyły rodziny, czy mają bardzo dobrą pracę. Część z tych osób było na przykład w Polsce, w różnego rodzaju programach, które również prowadzimy w Polsce, w Niemczech, które dotyczą procesu transformacji i rozliczania się z przeszłością. Część z nich studiuje w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili nawet jeden z naszych studentów w tej chwili robi doktorat, dostał stypendium Fulbrighta i uczy się w Waszyngtonie. Także jest dużo przypadków takich radosnych. Najwięcej ich jest właśnie wśród tego najmłodszego pokolenia. Dla nas jest to największa nadzieja tego kraju, to najmłodsze pokolenie zarówno południowo-koreańskie, jak i północno-koreańskie, że ono nawiąże kontakty, które nie będą, że tak powiem, osadzone w tej tragicznej, smutnej historii Korei Południowej i będą miały inny pomysł na to, jak się do siebie zbliżyć. Prowadzi pani trudną pracę, pani i organizacja, której jest pani częścią i też no, wiem, bo rozmawialiśmy o tym zanim ta rozmowa się rozpoczęła, która w tej chwili się toczy, że na przykład musi pani zwracać uwagę, czy muszą państwo generalnie zwracać uwagę swojej pracy na to na przykład, jak się państwo ze sobą komunikują przez telefony chociażby, przez komunikatory. Tutaj w tej chwili rozmawiamy przez komunikator Kakao, który jest jednym chyba największym, najbardziej popularnym komunikatorem w Korei, ale no, wiem, że to nie jest pani ulubiony komunikator z racji bezpieczeństwa. Tak, na pewno zdaje sobie pan sprawę, że ze względu na pracę, którą prowadzimy i nie chodzi mi tutaj o programy, ale szczególnie o dochodzenia, które prowadzimy przeciwko osobom, które popełniły zbrodnie w Korei Północnej, no to jesteśmy narażeni na różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje, jeżeli chodzi o kontakty mailowe, jak i również komunikatory, podsłuchy naszych rozmów, więc używamy komunikatorów czy maili, które są używane przez działaczy w organizacjach pozarządowych na świecie, gdzie działają oni w takich trudnych sytuacjach, typu w Iranie, w Syrii i tak dalej, czyli to jest Signal,
Signal, Proton Mail i tak dalej. Także jest to związane z rodzajem pracy, który również prowadzimy, który jest związany ze zbieraniem dokumentów i dowodów przeciwko osobom, które są, że tak powiem, aktywnie zaangażowane w te zbrodnie po to, żeby kiedyś stanęły przed sądem. Ze względu na to jest to dosyć niebezpieczna również praca. Natomiast również tutaj w Korei Południowej nie jesteśmy mile widziani, zwłaszcza przez osoby związane z prowadzeniem takiej polityki zbliżenia z Koreą Północną, ponieważ my głośno mówimy o tym, co się dzieje w Korei Północnej, co jest dosyć, że tak powiem, niemile słyszane czy widziane. Dlatego zawsze musimy uważać pewnego rodzaju wiadomości, nie trzymamy w biurze, są one szyfrowane, są składowane w specjalnych miejscach i w sejfach, po to tylko, żeby zabezpieczyć tą dokumentację na przyszłość i również dla przyszłego pokolenia, no bo tak jak mówiliśmy o tym braku przekazu historycznego, przekazu oralnego, mówionego, jak również takiego przekazu, żeby było więcej wiadomości na ten temat, o tym, co się działo. Często jesteśmy takimi repozytorami, bo osoby ze starszego pokolenia nie mają tego komu przekazać i proszą, żebyśmy my po prostu zbierali te listy, zdjęcia, informacje i tak dalej. My to robimy i staramy się w jakiś bezpieczny sposób to zachować, no ale jest to związane z jakimiś tam obostrzeniami i również przywiązujemy dosyć dużą uwagę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. To wyobrażam sobie, że duże pokłady nadziei w państwo muszą być, skoro państwa praca, jak rozumiem, jest nastawiona na efekt, który nastąpi gdzieś za wiele, wiele, wiele lat i skutki państwa działań, takie realne, namacalne, będą nie wiadomo kiedy właściwie, tylko pozostaje mieć nadzieję, że one będą. Wydaje mi się, że to jest cecha wszystkich działaczy czy osób, które są związane z jakimś krajem, gdzie dokumentuje się zbrodnie, czy w których jeszcze nie nastąpiła transformacja, czy wystąpił konflikt i tak dalej. Przyszłe pokolenia będą z tego korzystać i ta praca jest ważna po to, żeby przekazać ją innym. Może w przyszłości ludzie albo to odkryją, albo będą mieli dostęp do tego typu informacji. Inaczej te informacje zaginą. Ta świadomość historyczna i taka tożsamość w ogóle będzie zanikać, dlatego jest to dla nas ważne. Wydaje mi się, że wszędzie na świecie, gdzie osoby prowadzą tego typu pracę, mają taki stosunek, że no może nie teraz, może nie za mojego życia, ale kiedyś to nastąpi. W momencie, kiedy to następuje, jest to jakimś zaskoczeniem, a jednocześnie nie dałoby się kontynuować tej pracy, jeżeli takiej nadziei by nie było. Na koniec jeszcze proszę wybaczyć pytanie o bardzo wysokim stopniu ogólności, ale chciałbym usłyszeć odpowiedź, może da się ją zawrzeć w paru zdaniach. Jak się pani żyje w Korei Południowej po tylu latach? No już można sobie wyrobić jakąś opinię opartą o doświadczenie. Mimo takiej negatywnej opinii, generalnie bardzo dobrze. Korea Południowa jest dla mnie drugą ojczyzną. Może dlatego, że i mówię w tym języku, że mam przyjaciół, że bardzo angażuję się w swoją pracę i jestem związana emocjonalnie z przyszłością w ogóle i z historią tego narodu i z przyszłością tego narodu. To bardzo emocjonalnie podchodzę do całej tej sytuacji, a jednocześnie jest to dosyć łatwe życie, ponieważ jest to społeczeństwo, które jest ogromnie rozwinięte i na co dzień żyje się bardzo łatwo tutaj w Korei Południowej. To też jest kwestia też lat, prawda? Ponieważ tyle lat upłynęło, że w zasadzie czasami, kiedy przyjeżdżam do domu, do Polski, wydaje mi się trochę, że jestem tak jakby w obcym kraju, bo tyle się zmieniło w naszym kraju, że nie potrafię się nagle odnaleźć. Na przykład, nie wiem, zostały wybudowane nowe drogi i potrafię się zgubić w Warszawie, czy nowe mosty. Dlatego bardziej czuję się tutaj na miejscu, tutaj w Korei Południowej. Razem z nami w Seulu była dr Joanna Hosaniak, zastępczyni dyrektor Sojuszu Obywatelskiego na rzecz Praw Człowieka w Korei Północnej oraz honorowa obywatelka Seulu. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję również. It's okay. 어서 나를 데려가, baby.
언제까지 나를 기다리게 만들 거야? 언제까지 그곳에 멈춰서 있기만 할 거야? 난 더 이상 기다릴 수가 없어. 제발 take me now. 나를 데려가 baby. Get it, get it, get it, get it, get it, get it off. Oh, get on. był 82. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Bardzo gorąco dziękuję wszystkim słuchaczom, dzięki hojności których mogę przygotowywać dla Was nowe odcinki. Każdy z nich powstaje z najwyższą dbałością o każdy szczegół, o co dbam osobiście, nie szczędząc wysiłku i starań. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Ponad 100 lat doświadczenia w dbaniu o bezpieczeństwo podczas wyjazdów za granicę. Więcej na temat mojej pracy znajdziecie na Facebooku, Instagramie oraz na patronite.pl. Możecie również do mnie napisać, będzie mi bardzo miło. Brzmienie świata @gmail.com. Paweł Drozd, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
red carpet. When things are red and weak, try to realize how they have started. What are we fighting for when we only fight ourselves? There's no reason to fight at all if it was